Witam, dzisiaj chciałbym mówić kolejny temat, który dosyć często się pojawia, czyli to, czy pompa ciepła może działać z grzejnikami. Może, no tylko kwestia jest tego taka, żeby odpowiednio dobrać układ, bo wtedy trochę inaczej dobiera się urządzenie i trochę inaczej dobiera się grzejniki, tak, jeżeli chcemy, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało razem. Bardzo często takie instalacje są na budynkach modernizowanych, gdzie mamy na przykład pompę ciepła, wymieniamy z ekogroszku czy z peletu i montujemy pompę ciepła, która ma współpracować już z budynkiem takim, który kiedyś był zaprojektowany typowo pod grzejniki. No i okej, no bo nie opłaca się takiego budynku przerabiać typowo na podłogówkę, bo to koszty ogromne, a więc trzeba się zaadaptować do tego, co tam już jest, czyli jeżeli są grzejniki, to kwestia jest taka, żeby określić temperaturę zasilania, która musi na nie iść wtedy, kiedy na zewnątrz jest bardzo zimno. Czyli załóżmy sobie, jak jest minus 10, tak, to jaka temperatura musi iść na grzejnik. I bardzo często klientom ciężko to określić, bo jak się pytam, to oni nie wiedzą. No, oni muszą do zimy poczekać. Tylko że często jest tak, że takich zim po minus 10 to nie ma i nie ma kiedy tego sprawdzić. A więc moje pytanie najczęściej brzmi po prostu, czy jak było zimno, tak, to dało się ten grzejnik utrzymać, czy nie. Bo jeżeli parzył, to i nie dało się go utrzymać, to miał temperaturę 45-50 stopni i to już jest dla mnie jakaś informacja. A jeżeli nigdy nie parzył, no to był na temperaturze 35-40 stopni i zazwyczaj takie temperatury wystarczają. Czyli nawet jak mamy starszy budynek, tak, i podajemy cały czas na te grzejniki, które są już tam zainstalowane, temperaturę 40-45 stopni, no to naprawdę bardzo ciężko, żeby ten budynek nie dawał rady się wygrzać na takiej temperaturze. No nie spotkałem jeszcze naprawdę od dawna budynku, gdzie trzeba stosować pompę ciepła HT, która podaje na grzejniki 60 stopni, czy tam 65. To są bardzo rzadkie przypadki, a najczęściej wystarczają pompy takie, które są w stanie podać 40-45 do 50 stopni na grzejniki i one sobie spokojnie radzą z ogrzewaniem takiego budynku. No i też często po prostu nie ma potrzeby, żeby taki budynek modernizować pod względem instalacji grzewczej, czyli wymieniać grzejników albo montować podłogówkę, bo to bez sensu. Najczęściej jest tak, że jeżeli klient ma pompę ciepła, albo znaczy chce mieć pompę ciepła i ma te grzejniki, no to mówimy mu tak, jeżeli nie kojarzy takich temperatur, że trzymał za grzejnik, tak, i on był na tyle ciepły, że nie dało się go utrzymać, no to prawdopodobnie ma te temperatury do 40-45 stopni, bo tak zazwyczaj wygląda. I taki grzejnik zazwyczaj standardowo już był przewymiarowany i dlatego właśnie na takiej temperaturze działa. Tutaj wtedy mówimy do klienta coś takiego, że montujemy tą pompę ciepła, tak? Ona sobie poradzi, jeżeli się okaże na przykład, że w jakimś pomieszczeniu jest chłodniej, tak? I podkręciliśmy pompę już na przykład na 50 stopni i ona dalej nie daje rady, no to wtedy w tym jednym pomieszczeniu na przykład czy dwóch trzeba wymienić grzejniki na większe. A nie należy tego robić moim zdaniem szybciej z tego względu, że po co wyrzucać kasę, skoro bardzo często te grzejniki dają rady i nie ma potrzeby wymiany nawet tego jednego czy dwóch grzejników. Bo w przypadku, kiedy montujemy pompę ciepła, to też montujemy większe pompy obiegowe i tej wody ciepłej więcej przepływa przez te grzejniki. A więc często nawet jest tak, że ta temperatura, która idzie na grzejniki, która kiedyś wynosiła 40 stopni, spada nam do 35 i to wystarcza. I wtedy taki układ na grzejnikach też oprócz tego, że jest działający, zasilany pompą ciepła, to jeszcze jest w miarę tani w eksploatacji, bo to jest kolejny mit, że pompy ciepła pracujące na grzejnikach działają bardzo drogo. No nieprawda. Kwestia jest tutaj tego taka, jakie urządzenie dobierzemy, jak je skonfigurujemy i jak dobierzemy osprzęt i parametry po to, żeby to wszystko razem współpracowało, bo to nie sztuka wziąć pompę, ustawić jej zamiast krzywej grzewczej, ustawić jej stały parametr na przykład 50 stopni i ona na przykład wtedy, kiedy jest plus 7 na zewnątrz, 0 na zewnątrz czy minus 20, cały czas będzie dawała 50 stopni w te grzejniki, bo to bez sensu. No tak się nie robi, tak się robiło na piecach. I to się sprawdzało, w pompie ciepła robi się inaczej, a więc tutaj konfiguracja to jest jedna ważna rzecz. Druga rzecz to jest to, jak to wszystko podepniemy, czyli po prostu trzeba dać taki mały bufor, sprzęgło hydrauliczne, 50-100 litrów, 200 maksymalnie w przypadku, kiedy mamy dużą pompę ciepła. I zadaniem tego jest umożliwienie pompie ciepła odszeraniania, odpowiedniego obiegu wody i zładu wody, który
pomaga jej pracować i też pozwala na podłączenie odpowiednio dużej pompy obiegowej, która pompuje z takiego bufora dalej na instalację grzejnikową lub dwie pompy obiegowe, w zależności od tego, ile mamy pionów. Ogólnie im więcej pomp, tym lepiej, bo większy przepływ. Dlatego to też trzeba jeszcze wziąć pod uwagę przy doborze instalacji. To była druga rzecz. Trzecia rzecz to jest sterowanie. Tak? Niektórzy wpadli na pomysł instalatorzy, że pominął bufor, bo nie założyli termostatów na grzejniki i wtedy mają zład wody 100 litrów na przykład w całej instalacji bez termostatów i to jest fajne rozwiązanie. To nie tak działa. Ten zład wody ma za zadanie też pomóc pompie się odszeraniać dosyć szybko i jeżeli on jest pod ręką w postaci takiego bufora, gdzie możemy przez niego przepuścić 1500-2000 litrów na godzinę wody, a więc ten przepływ jest duży, to wtedy ta pompa odszerania się fajnie, sprawnie i trwa to 2-3 minuty, a nie 15 czy 20, z tego względu, że zanim ściągniemy ciepło z tych grzejników, tak, które no mają małą pojemność cieplną, bo to jest mała blaszka i trochę wody, no to wtedy ten proces odszerniania trwa dłużej i, no i po prostu bardzo psuje nam wynik, jeżeli chodzi o zużycie energii. Dlatego sprzęgło hydrauliczne, czy mały bufor, bo to to samo, do tego odpowiednie sterowanie, tak, i mamy fajnie, sprawnie działający układ na grzejnikach, a więc adaptacje starszych budynków, których jest teraz bardzo dużo dzięki temu programowi Czyste Powietrze, też się sprawdzają. Też to działa i da się to zrobić sensownie. No i kwestia kosztów, bo opowiadam, że to fajnie, da się, wszystko pracuje i nie ma z tym problemów. No tam trochę problemów jest, bo trzeba dać odmulacze, trzeba tą instalację czasem przelać, czasem trzeba po prostu zamontować tę głowicę termostatyczną, więc to są drobne rzeczy, które wychodzą przy instalacji, ale nie stanowią żadnej przeszkody. Ale tutaj z taką jedną z ważniejszych kwestii są koszty eksploatacji, czyli jak to się kształtuje względem podłogówki. Na podłogówce no jest taniej, tak? No, ogrzewanie pompą ciepła i podłogówką jest tańsze, jest wygodniejsze moim zdaniem niż grzejniki i bardziej komfortowe, bo jak ktoś gdzieś wam mówi, że grzejniki w sypialniach, a podłogówka na reszcie budynku, no to moim zdaniem kompletnie rozmija się z prawdą, bo podłogówka nawet w sypialniach lepiej się zachowuje. Minus taki, że on nie pozwala na tak szybkie wychłodzenie pomieszczenia i to może być jedyna przewaga grzejników nad podłogówką. Ale wracając teraz do tych kosztów, na podłogówce ona chodzi taniej, ta pompa ciepła, tak? Ma większą sprawność, COP tam średnio to jest 3,5-4, takie całoroczne nawet da się uzyskać. W przypadku grzejników to COP będzie mniejsze. Z tego względu, że tak jak do podłogówki puszczamy wodę w zakresie 28-35, taką temperaturę wody puszczamy na ogrzewanie podłogowe, to w przypadku grzejników ten zakres temperaturowy to jest od 35 do 45 do 50, tak? I wtedy pompa ciepła ma gorsze sprawności, czyli potrzebuje więcej energii elektrycznej, żeby wyprodukować tak ciepłą wodę i żeby ogrzać ten budynek. No i to jest ten minus. Pytanie, jak to się przekłada na koszty. Załóżmy sobie dom standardowy 130 metrów na podłogówce, tak? Tutaj ogrzewamy go 7 kW zapotrzebowanie na ciepło tego budynku. Tak jak mówiłem, 1800-2000 zł na podłogówce. To w przypadku pompy ciepła doliczamy jakieś 20-20, no pompy ciepła na grzejnikach doliczamy jakieś 20-25% do ogólnego kosztu ogrzewania, czyli powiedzmy sobie, że gdzieś 2500 zł, tak? Tyle będzie kosztowało to ogrzewanie. A więc jakieś 500-700 zł więcej i to jest to, czego trzeba się spodziewać przy grzejnikach, tak? Można jeszcze nad tym trochę popracować, na przykład korzystając z tej taryfy G12W, tak, gdzie mamy ten trochę tańszy prąd w ciągu nocy, między 13 i 15 weekendy, a więc to dla tych, którzy lubią po prostu pilnować tych ustawień i dopracować sobie tak, żeby to wszystko współgrało z budynkiem. To jest jedna z opcji, ale tak ogólnie trzeba przejąć, że ogrzewanie grzejnikowe, tak, jest 25% droższe od ogrzewania podłogowego w przypadku pompy ciepła. I to jest taka podstawowa różnica, która mi właśnie wychodzi ze wszystkich moich obserwacji, jakie mam między podobnymi budynkami na pompie ciepła z podłogówką i grzejnikami. A więc no, to nie jest jakiś tam duży udział, znaczy dużo większy udział energii elektrycznej niż w przypadku podłogówki, no ale trochę jest, tak? Minusem jest też to, że nie można zakumulować tak tego ciepła, czyli jeżeli
W przypadku tego domu, gdzie mieliśmy podłogówkę, możemy zaakumulować ciepło i trochę bardziej rozgrzewać budynek w godzinach tego taniego prądu, to w przypadku grzejników to tak się nie da, no bo tego powietrza nie da się tak dobrze zaakumulować w tym powietrzu, które rozgrzewają grzejniki, a więc tutaj możliwość wykorzystania tej taryfy G12W jest mniejsza. No ale jakby nie było, da się, tak? A więc modernizacje wszystkich starszych budynków, gdzie są te grzejniki, to dalej są możliwe. Z różnicy jeszcze, jakie są między podłogówką i grzejnikami, to to, że w przypadku grzejników nie da się chłodzić. Mogą niektórzy mówić, że się da, ale się nie da. Jak mamy grzejniki i chcemy chłodzić, tak, no to się nie da. Podłogówką da się. To nie jest jakieś tam specjalnie szybkie chłodzenie, jeżeli chodzi o chłodzenie podłogowe. Ono jest powolne, długotrwałe i nie jest tak skuteczna jak klimatyzacja, no ale schładza nam ten budynek, tak? 2, 3, 4 stopnie jesteśmy w stanie schłodzić ten budynek, a w przypadku grzejników, no nie da się. Alternatywą jest rozwiązanie takie, że zamiast grzejników montujemy klimakonwektory. To jest coś takiego jak tutaj. To jest klimakonwektor Pulmovido i tak jak on się sprawdza na przykład na grzaniu bardzo fajnie, bo wystarczy wyciąć stary grzejnik, powiesić nowy, to też sprawdza się fajnie na chłodzeniu. Tyle, że nie da się go powiesić zamiast starego grzejnika, tak żeby chłodził. Z tego względu, że rury, które idą do takiego grzejnika klimakonwektora w sumie, który ma chłodzić, muszą być specjalnie wyizolowane, czyli muszą być w specjalnej paroszczelnej izolacji i tak iść od samej kotłowni, a więc w ścianach ten odcinek i tak dalej musi być cały wyizolowany. A wiadomo, że jeżeli ktoś już wcześniej zakładał grzejniki, to są 10-15-letnie grzejniki, no to nie ma na nich paroszczelnej izolacji, a więc jeżeli ktoś chciałby chłodzić też grzejnikami, no to taką instalację trzeba by odkuć, zaizolować na nowo i wtedy ona nadawałaby się też do chłodzenia grzejnikami. Można to zrobić dla 2, 3, czasem 4 grzejników w domu, tam gdzie jest najgorzej, niekoniecznie wszystkich, ale trzeba to po prostu wypróć tą instalację, zaizolować na nowo. Wtedy można zamontować takie klimakonwektory, które lepiej sprawdzają się na chłodzeniu i mają też na chłodzeniu i na grzaniu. I to jest taka alternatywa, jeżeli ktoś by chciał chłodzić nie podłogówką, a grzejnikami, a tak jak mówię, specjalna izolacja od kotłowni aż do grzejnika każdego tego klimakonwektora, który ma chłodzić, bo zwykłymi grzejnikami się nie da. W przypadku klimakonwektorów plus jest jeszcze taki, że one fajnie działają na grzaniu, bo tak jak na przykład zwykły grzejnik potrzebuje 45-50 temperatury zasilania, to taki klimakonwektor zazwyczaj 5-7 stopni mniej, bo on ma aktywny nadmuch, tam na dole jest wentylator, który wymusza ruch powietrza i dzięki temu ta temperatura podawana na klimakonwektor może być mniejsza. A więc jeżeli ktoś ma, tak jak wspominałem na początku, budynek, w którym zainstalował pompę ciepła i na jeden lub dwa grzejniki musi dawać wysoki parametr 50 stopni, żeby było ciepło, to wtedy może wymienić sobie to na większy fizycznie grzejnik standardowy albo wstawić taki krótki jak ten metrowy klimakonwektor, żeby po prostu zastąpić ten grzejnik i żeby ta cała instalacja nie musiała chodzić na 50 stopni. Bo nawet jeżeli mamy całą instalację grzewczą, która praktycznie działa na temperaturze 40 stopni, ale mamy jeden grzejnik, który musi dostawać 50 stopni, żeby było w jakimś konkretnym pomieszczeniu ciepło, to cała instalacja musi chodzić na 50 stopni, nie da się tego grzejnika jakoś wyłączyć. Dlatego czasem właśnie, żeby obniżyć tą temperaturę do 40 stopni, żeby pompa ciepła nie musiała tak mocno chodzić, no to wymieniamy ten najbardziej potrzebujący grzejnik na klimakonwektor albo na większy fizycznie grzejnik standardowy i mamy parametry zbliżone do parametrów podłogówki, czyli ogrzewanie chodzi nam na 40 stopniach i jest ok, tak? I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o pompę ciepła i grzejniki, bo dużo jest związanych z tym pytań i mam nadzieję, że część wątpliwości chociaż rozwiałem. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to wrzućcie je w komentarzach na dole. Jak się podobało i chcecie więcej takich filmów, to możecie kliknąć subskrybuj. Postaram się wrzucać jakieś takie najciekawsze zagadnienia, które Was interesują, a tymczasem dzięki za oglądanie.